No ja mimo wszystko jakieś tam powiedzmy recenzje różnych, bo takie są, bym ocenił pozytywnie, bo to jest. Może niektórzy oczekiwali tu nie wiadomo jakiego błysku Pawła, że będzie przechodził po 5-6 Anglików i wykładał do pustej bramki. Tak naprawdę myślę, że jakości było dużo w tym przy trudniejszym przeciwniku i występ bym powiedział bardziej stonowany i bardziej taki udany od tego z RPA. To jest moje subiektywne zdanie i uważam, że więcej takiej dorosłości było w tym meczu ze strony Pawła. Dużo angażował się w grę defensywną. I tak, będzie w kadrze meczowej i jest do dyspozycji. Zobaczymy, czy wyjdzie od początku, czy nie, ale to jest kolejny, myślę, taki dobrze rokujący zawodnik, który ma charakter i pasuje tutaj mentalnie do tej drużyny w ogóle jako piłkarz i to jest naprawdę ciekawy zawodnik. Tak jak powiedział on tam w wywiadzie odważnie, że jeszcze o nim usłyszycie. I potwierdzam to. No jeszcze ja zrobię wszystko, żeby jeszcze wszyscy o nim usłyszeli. Jest kontuzjowany dalej i jakoś tak pechowo tutaj to wszystko wygląda. No, czekamy na to, że dojdzie do siebie i nie są to urazy jakieś mięśniowe, tylko ciągle gdzieś tam skręcenia, gdzieś tam jakieś zbicia i w tej chwili no, nie jest do dyspozycji. Rzecznik prasowy kaszle po prostu. Tak, Jimmy jak i ja miał się operację. O, Jimmy jak i ja miał operację, także prawdopodobnie na przyszły tydzień go nie będzie też. Ale nie, generalnie tak jak powiedziałem, po tym to był dobry okres, nowe zgrupowanie w Kęsławiu, bardzo potrzebny nam okres, bo wróciło Hołota, Baszczyński, Przybecki. Zawodnicy, którzy po kontuzjach, po rehabilitacji, to nie jest tak, że oni z dnia na dzień już skakują i już, ale są wszyscy w 18, to o czymś świadczy. To nie jest taka prosta sprawa nadrobić stracony czas w parę tygodni. Badania pokazują też jak gdyby obraz przynajmniej tej miesięcznej pracy, czy niektóre zaległości to nie jest sprawa jednego czy dwóch mikrocyklów, tylko to się nakłada, czyli taka udolność tlenowa, to na to się pracuje trochę dłużej. Ale no, staramy się gdzieś tam to niwelować i tutaj myślę, że nie wychodzi to najgorzej. Myślę, że tylko to jest jakieś takie pozytywne i sympatyczne, że możemy tutaj ze starymi znajomymi się spotkać i dla mnie jako trenera też nie ukrywam, jest to nobilitacja, że mogę stanąć do rywalizacji z takimi uznanymi markami jak Jacek Zieliński, bo trzeba przyznać, że jest to trener, który ma już sukcesy na swoim koncie.